Jak każdy z nas, mamy początek i koniec. Nie urodziłem się frejkiem, mistrzem genetyki o grubych kościach. Byłem i jestem normalnym człowiekiem. To nie genetyka daje ci to, kim chcesz być w przyszłości. Możesz być genetycznie uzdolniony, możesz mieć potencjał, ale to nie wystarczy. Bo co ci z genetyki potencjału, jak nie potrafisz tego wykorzystać, dobrze spożytkować? Dzieciństwo to bardzo fajny wiek. Nie martwisz się o nic, nie myślisz o problemach tego świata. Rodzice, którzy cię utrzymują, ciężko zasuwają i zmagają się z tą rzeczywistością. Z czasem dorastasz, poznajesz ten system rzeczy i zaczynasz sobie zdawać sprawę z tego, że nie rodziłeś się po to, żeby żyć, lecz walczyć o lepsze jutro. Walczyć z przeciwnościami tego świata, a potem po prostu umrzeć. Tak po prostu. Umrzeć. Zacząłem trenować w wieku 18 lat. Jeszcze nie wiedziałem, co mnie czeka tak naprawdę. Jaki ciężki jest to chleb. Masakra. Jak wiele trzeba poświęcić, a w szczególności czas. Nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. A czas jest nieubłagalny. Nie jesteśmy wieczni. Ale w tamtym czasie nie myślałem o tym. Chciałem za wszelką cenę uzyskać sylwetkę tak jak moi idole. A przecież każdy takowego posiadał. Jednym z nich był Arnold. Pomimo tego, że nie jestem taki jak Arnold i nigdy taki nie będę, to i tak wiem, że się zbliżyłem do niego i zaraziłem tym sportem. I chwała mu za to, oczywiście. Trenowałem ciężko, nie patrzyłem na nic. Trenowałem jak wariat. Strasznie dużo czasu poświęcałem siłom, ale nie myślałem o tym w tamtym czasie. Siłownia była jak mój drugi dom. W tamtym czasie nie mogłem przestać trenować. Cały czas myślałem o treningach. Na siłownię nie przychodzi się po to, żeby sobie pogadać. Na siłownię się przychodzi, żeby zapierdalać. Gadaniem nic nie zrobisz. Trzeba być cierpliwym. Efekty z dnia na dzień nie przychodzą. To tak nie działa. Powoli zbliżałem się do swojej wymarzonej sylwetki. Zacząłem w tamtych czasach czytać gazety kulturystyczne, szukać różnych metod treningowych, jak się odżywiać, co suplementować. Główną gazetą była dla mnie Kulturystyka i Fitness Sport dla Wszystkich. W tej gazecie pierwszy raz wystartowałem w konkursie z tyłu na odwrocie gazety. Za pierwszym razem nie wygrałem konkursu, ale za kolejne 3 miesiące kolejnych treningów wysłałem jeszcze raz swoje zdjęcia. I udało się wygrać. Byłem zadowolony z siebie. Czy chodzi kiedyś w życiu taki czas, w którym się zatrzymujesz po prostu?
przyjadasz się tym, co wcześniej robiłeś. Już masz po prostu podziurki w nosie po siłowni. Zacząłem po prostu imprezować. Alkohol, narkotyki, imprezy. Tak było w moim przypadku. Byłem po prostu ciekaw wszystkiego. I na imprezowanie w końcu przychodzi koniec. Zaczynamy myśleć przyszłościowo. Rodzina, dziecko. Przecież nie będziemy do końca życia imprezowali, co nie? Po mojej 2-letniej przerwie postanowiłem z powrotem wrócić na siłownię. A czy to mi się udało, to sami zobaczcie. Bez odbioru. Those rides to and from school were basically parades, celebrating cause we knew we'd make it. Those late night sessions in my bedroom out in Brooklyn started patiently making this foundation. And over 10 years later, we're both still chasing greatness, shameless when we're making these statements. The path was never perfect, but this purpose made it worth it. Rob barely fucking take us home, you salute to a get everything you think you know. Saying people wouldn't love us, but the people tell us that they couldn't live without us. That's what I call choking out the fucking doubters. Meanwhile, I'm just closing in on 20,000 fucking hours. I know myself better than I know the back of my hand. So much so, I'll never be treated like anything less than a man. And I know, I wake up, I'm ready to take on the whole world again. No matter the time or the place, goddamn, Rob Bailey, take us home. Everything you think you know. Doing and say, but like, we don't want to do that. Fuck that shit. We're gonna do whatever the fuck we want to do.